Cześć kochani, dzisiaj podłączyłam się do Jamie'ego, bo okazało się, że ma spotkania biznesowe w Abu Dhabi i pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja, aby się z nim zabrać, więc spakowałam torbę ze sportowymi rzeczami i wybieramy się na kajaki, kiedy on zakończy wszystkie spotkania. Więc nagram z tego filmik, ale przy okazji pomyślałam sobie, że zabiorę Was też do Pałacu Emirates, który znajduje się w Abu Dhabi, gdzie można skosztować słynną kawę ze złotem, czy też lody ze złotem, prawdziwym złotem. Mam nadzieję, że wyda Wam się to interesujące, być może niektórzy zechcą odwiedzić. Myślę, że kajaki zrobię w drugim filmiku, więc teraz zapraszam Was na pozłacany deser. Last exit to jest stacja benzynowa i mają pełno takich miejsc, gdzie można sobie coś zjeść. A ja jadłam śniadanie, ale znowu jestem głodna, więc się zatrzymujemy. Okej, nie mamy czasu za bardzo, bo Jamie się spieszy na spotkanie, więc tylko Starbucks. Skorzystam z okazji, że czekamy na kawę i pokażę Wam, co tutaj jest ciekawego. Podjechaliśmy do Starbucksa i miałam dosłownie minutę, żeby się zdecydować, co chcę jeść, a ja nie znam jedzenia w Starbucksie, więc zgłupiałam, wybrałam jedną opcję, której nie było i zrezygnowałam. Więc nic nie zjadłam. Dopiero w Abu Dhabi. Wiecie, jak rozpoznaję, że Jamie mnie kocha, kiedy mi oddaje połowę swojego jedzenia. Tak właśnie, McLaren, Mercedes. Właśnie tam, gdzie widzicie to zielono, tam się wybieramy na kajaki, ale to później. A teraz jedziemy do pałacu. Zobaczcie na te budynki, wyglądają jak Soniczka i Pieprzniczka. Ale też piękne są. Abu Dhabi też ma ciekawą architekturę. Abu Dhabi jest tańsze niż Dubaj. Więc jest to też opcja, aby przyjechać tutaj na wakacje i pojechać sobie po prostu zwiedzić Dubaj. To jest godzina, półtorej godziny jazdy autem. Hotele są dużo tańsze, albo w tej samej cenie, co w Dubaju, można dostać dużo wyższy standard hoteli. Jamie nagrał jeden filmik na pewno, być może nawet więcej, jeśli chodzi o hotele z Abu Dhabi, więc sobie spójrzcie, jak jesteście ciekawi. Jamie jest już po spotkaniu, więc jedziemy teraz do pałacu. Jestem w sukience, ale że tak w razie czego zakryję ramiona, więc w takich sytuacjach idealnie się właśnie przydaje. Paszmina jest lekka, przewiewna i zakrywa co trzeba. Wzięłam kamerę, porządną kamerę i gimbal i zaraz się okaże, czy wzięłam tą naładowany gimbal, czy nie. Chyba nie. Jamie zaraz będzie miał. Pokaże mi tą swoją minę, że jest. O, Marta! Say that. Oh, monkey. Dlaczego my siedzimy tak daleko od siebie? Hi, Jamie, from the other side. Hello, from the other side. Jednak działa. Jednak nie zawiodłam. Jamie'ego nic bardziej nie denerwuje niż rozładowane urządzenia elektroniczne. A ja niestety tych urządzeń nigdy nie ładuję. Nie ładuję też swojego telefonu.
ponieważ zapominam i ponieważ mi się nie chce. Więc często mam rozładowany, a on nie może tego pojąć, jak można nie naładować. Więc on mi zawsze wszystko ładuje. Ale tym razem nie zawiodłam i naładowałam. Jesteśmy w środku. Czyli jak widzicie po wejściu, dominuje tu kolor złoty. Przede wszystkim jest to hotel i według niektórych źródeł ma 7 gwiazdek, o ile można uznać 7 gwiazdek. I jest naprawdę tani, ponieważ kosztuje mniej więcej $200-250 za noc. Więc to jest bardzo tanio, jak na taki hotel. A to tylko dlatego, że to jest Abu Dhabi, a Abu Dhabi nie jest aż tak turystyczne jak Dubaj. Więc taki hotel w Dubaju by kosztował pewnie 2-3 razy więcej, jak nie jeszcze więcej. Tutaj na tych górnych piętrach, z tego co Jamie pamięta, to na tych dwóch górnych piętrach są zawsze goszczeni jakieś ważne osobistości, na przykład osoby z rządu, jacyś politycy, czy tego typu. Ten hotel to tak naprawdę jest hotel kempiński, ale jest pod nazwą Emirates Palace. I zauważyłam, że chyba 90% turystów, którzy tutaj przychodzą i również ludzi, którzy się zatrzymują w tym hotelu, to są Rosjanie. Bardzo lubią ten hotel. Albo ich po prostu jest ostatnio tak tutaj dużo. Ale co, jestem tutaj chyba 5 raz już. No jestem już tu 6 lat w Dubaju, więc byłam parę razy. Za każdym razem tu jest pełno ludzi z Rosji. Więc to jest chyba ich miejsce. A to za mną jest jeden pan ochroniarz, z drugiej strony jest drugi pan ochroniarz. I chyba się nam przeglądają, czy my tu tyle czasu stoimy na tym środkowym placu. Każdy sobie strzela selfie i idzie, a my tu nagrywamy, więc Jamie czeka na mnie, aż ja skończę swoje nagrywać. Później on nagrywa, tak jak widzicie teraz, akurat w tym samym czasie. Ale się nam panowie przyglądają. Kawiarnia, gdzie można się napić złotego cappuccino, jest tutaj, ale widzę, że jest dosyć sporo ludzi. Jakaś grupa Chińczyków przed nami. Czyli mi się chowa za rogiem. On jest nieśmiały. I czasami tutaj właśnie albo ktoś gra na fortepianie, albo na wiolonczeli. Akurat teraz nie ma, no szkoda. A może można też tutaj usiąść pewnie. Zawsze siedzieliśmy tutaj. Jesteśmy. Czekamy, aż nas ktoś przyjdzie posadzić. Hello. Hello. Pierwszy raz nie było tutaj miejsc. Jest środek dnia, jest trzecia i nie ma miejsc. Musimy siedzieć przy barze, ale to nic nie szkodzi, bo przynajmniej wam pokażę, jak przygotowują tu obok mnie. Ok, i to jest to słynne złote cappuccino, 23 karatowe złoto. Jest też camelcino, to jest z mlekiem wielbłądzim. Camelcino, so funny. I są też lody ze złotem. A propos lodów ze złotem, to poszukam jakichś starych zdjęć czy filmików, może wstawię w ten filmik. Byłam tutaj w zeszłym roku z moim bratem i z kuzynem i oni jak zwykle wszystko spróbowali. Okej, więc zamówiliśmy w końcu afternoon tea, która przychodzi, jest za 350 za dwie osoby i w tym jest już kawa. I tak obliczyliśmy, że bardziej nam się to opłaca, bo sama kawa 73 dirhamy, więc to już jest 146,
a Jamie jeszcze chciał przy tym zjeść jakąś sałatkę czy kanapkę, a ceny tu są dosyć wysokie, więc uznaliśmy, że lepiej właśnie to afternoon tea i się tym podzielić. Ale już właśnie mi przynieśli kawę, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak więc wzór z pewnością ma przypominać pałac, a to są te złote płatki, 23-karatowe złoto. Okej, to zaczynę od strony ze złotem. Nie będę się patyczkować. Oj, dmuchnęłam i mi się rozleciało. Ale to jest chlejące. Czuję, że mam to na ustach. I dmucham na Jamie'ego. Ma to teraz na spodniach. Ozłociłam chłopaka. Nie ma tu smaku tak naprawdę. Właśnie tak pamiętam, co roku tutaj praktycznie jesteśmy i pamiętam właśnie, że to nie ma za bardzo żadnego smaku. Więc to jest takie raczej dla pizzy i dla fajnych zdjęć na Instagramie, podejrzewam. Ale zawsze fajnie spróbować nowe rzeczy. Tak więc kawa jak kawa. Ale myślę, że jako ciekawostka tego życia bogatego tutaj w Dubaju, w Emiratach, to co się wszystkim kojarzy, to warto przyjechać i spróbować. Kylie Jenner mogłaby się podwstydzić swojej kolekcji pomadek. Moja jest lepsza. Pasuje mi do sukienki. Tak dzisiaj będę chodzić. Jamie, do you mind if I'm gonna walk like that? It matches my dress. You will be walking alone. Tak wygląda to afternoon tea. W stylu Abu Dhabi. Sporo tego. Na pewno tego nie zjemy. Tu są dżemy, oj, przepraszam za palec, tu są dżemy do skonów i kanapki są z kawiarem też i ze złotem, tak więc wszystko naraz tu jest. O, tu jest trochę złota też, ale to już zostawię Jamie'emu, niech sobie zje chłopak. I have gold up my nose. Who puts gold on a coffee? It's like dandruff. Expensive dandruff. Jamie mówi, że to jest drogi... Wygląda to jak... drogi, ekskluzywny łupież. Shine bright like a diamond. Mamy już chyba dość tej złotej przygody i idziemy na zewnątrz, bo na zewnątrz też się pięknie prezentuje ten pałac. Nagramy trochę dla Was, jak to wygląda. Nie zapomniałam moich okularów. Będę cały czas tak teraz pozować. To jest miłość. Oddał mi swoje okulary. Biedny teraz on nic nie widzi. Baby, take it. It's okay. Zbieramy stąd. Teraz jedziemy na te kajaki, ale to już będzie w następnym filmiku, więc Was zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam!